rozgrzewa nie tylko obecność ekoedukatorki i autorki książek kulinarnych Sylwii Majcher, ale także to, o czym teraz mówić będziemy. Ponieważ na tapet, proszę bardzo, bierzemy herbaty i napary rozgrzewające z wcześniej wspomnianych ilość składników i do tego jeszcze zapewniamy porcję zdrowia. No to może zacznijmy od naparu imbirowego, bo jak słyszę imbir, to myślę zdrowie. I tak jest rzeczywiście na parze. Jest taki napar na przykład imbirowy na ból gardła, na kaszel, który nas gdzieś tam gnębi. To właśnie dobrze zrobić sobie taki napar. Mogę wam zaparzyć od razu. Czy to jest tak zwana antygrypina już? Antygrypina to jest tutaj, to jeszcze nie to. Antygrypina jest z kurkumą. Dużo kurkumy, dużo kurkuma, czosn. Ale imbir... Przepis tak pięknie wygląda. Ta żółta, która tutaj trafiła. Od razu też polecam używanie świeżej kurkumy, bo wszystkie w smaku, mam wrażenie. Kilka plasterków takiej kurkumy wrzucamy do dzbanka albo dalnie, wspierać naturalnie może tak. Więc ten kurkuma, do tego te ząbki czosnku, do tego kilka plasterków imbiru. Ja zawsze daję dużo, od razu pokażę, jak ktoś jeszcze nie wie, jak obierać imbir, bo czy ścierasz? Cienkie plasterki kroję, czyli bo ja nie lubię, jak wolę, żeby mi oddał. Trochę go rozgniatam też łyżeczką, bo jak rozgniotę, podobnie daję jeszcze trochę świeżej mięty, żeby trochę te smaki... Albo przygotujesz razem z nami? Przygotuję razem z wami, to będzie właśnie ten napar imbirowy. Dużo imbiru do tego. Kilka minut. Czyli wrzątek w tym przypadku akurat nie osłabi walorów. Nie osłabi, wręcz przeciwnie, je wydobędzie. Jeśli byśmy chcieli taki napar dosłodzić miodem, można to zrobić. Tutaj znowu też sięgamy, które ona ma. Dość często o niej wspominamy. Ona naprawdę jest świetna, więc polecamy. A trochę zapomniana. Zapomniana. Jeszcze dodaję saryn. Świeży rozmaryn też. Z tym imbirem też pewnie trzeba trochę jednak uważać, żeby on nie zdominował smaku, prawda? Żeby on nam nie zdominował, ale mamy... Ja tutaj idę poprzygotowywać, a ty poprowadź program, dobrze? Sylwio, bardzo ci dziękuję. A ja dziarskim krokiem od razu zmierzam do...